Siemka, witam Was wszystkich. Jesteśmy właśnie w drodze na mój trening. Coś poćwiczymy, potarczujemy. Podobno będzie też lekcji, także zobaczymy, może pokażę mi jakieś ukryte tajniki, ukryte ciosy, które fajnie będzie wyprowadzać. Także zobaczymy, co mnie czeka. Można powiedzieć, że jesteśmy w środku przygotowań do walki, odkąd zdecydowałem się wziąć udział w walce w Cloud MMA, dołączyć do federacji. To miałem niecałe 5 tygodni. Dzisiaj jest powiedzmy połowa trzeciego tygodnia, od kiedy zacząłem treningi, więc można powiedzieć, że to już jest półmetek przygotowań. Przygotowania króciutkie, no bo w 5 tygodni, mówmy się szczerze, dla człowieka, który dopiero zaczyna przygodę ze sportami walki, to nie jest dużo czasu, ale intensywnie, więc myślę, że szanse są równe. Tomek też dużo czasu nie ma, więc to jest jakby jak najbardziej ok dla mnie, dlatego ta presja czasu jest, duża dawka informacji na treningach w krótkim czasie, ale to tylko in plus. Czekaj. No, tu potem stanę. Jeszcze okulary zostawimy, bo się nie przydadzą na treningu. No i co? Do roboty. Hejka. Cześć! Cześć! Heja! Hello! Na treningu? Czy przyszłaś sprawdzić, jak sobie radzę? No właśnie, ja mam akurat też swój trening, ale chciałam też zobaczyć, jak u ciebie okay, spoko. No, mam cię od twojego przeciwnika. I jak było? Kopnął mi low kicka. Co ty gadasz? No, tak mocno kopię. No, bolało. Domyślam się, że będzie dobrze kopał. Całe życie kopał to. Tak, i on mówi, że 5% oczywiście, więc to też niby nie miało aż tak zawolnie, jak bolało, więc... Ale ty masz... Ale u mnie ręki nie będziemy sprawdzać, bo ja całe życie, wiesz, atakowałem, także ręka szybka. Okej, no nie, ja dzisiaj właśnie chcę zobaczyć, jak ty sobie radzisz, bo ty dopiero też zaczynasz, nie? No, to jest, wiesz, połowa trzeciego tygodnia. No to... Czasu mało, no, presja duża. Tak, no. Czasowa. Jest faworytem, nie? No. I to tak według buków wielkim faworytem. Także no, lekko nie ma. Jest po twojej stronie, nie? No, zdecydowanie. No ja jestem ciekawa, co, jak ty na tarczach, bo porównam sobie, widzowie też sobie porównają, jak ty się ruszasz i... No, jestem zadowolony. Ale wiesz, że walka to z też... progresu jestem zadowolony, tak? No. A z kim ty trenujesz w ogóle? Z Arbin. O, to ty jesteś w ogóle w tym samym teamie, co ja? High five! Okej, dobra, nie no. No to już wiesz, komu kibicować, nie? Jak to twoja podracadarca mnie zatrzymała. Słucham? Jak coś, bo ja prezentacja będę. No tak, nie. Jak to Maćko? Dobrze. Ja od początku powinien trenować sporty indywidualne. No. I po co ty poszedłeś? I brałeś to pod uwagę? Ale fajnie było. Fajna przygoda. No to na pewno. Fajna przygoda. Najmniej cały świat zwiedzały. Ale 20 lat to zleciało tak. Tak zleciało. 20 lat zleciało, tak? Miałem 16 lat, to debiutowałem właśnie w Plus Lidze tutaj w Politechnice Warszawa. Politechnika Warszawa, kiedyś słyszałem, że mocna. Tak, no oni teraz grają jako projekt, bo to jest ten sam klub, tylko się nazwa zmieniła. Więc oni zrobili wicemistrza Polski parę lat temu. Później mieli brąz mistrzostw Polski. Bełchatowo słyszałem chyba też. Bełchatow tak? Był bardzo mocny. No. Tak. Ja właśnie przeciwko Bełchatowowi debiutowałem. Tak? To był 2000... Czekaj, to był 2003... Trzeci rok, dobrze mówię? Tak, 2003 rok. 2003 rok, graliśmy drugi mecz, byliśmy Beniaminkiem, bo my żeśmy dopiero awansowali do Plus Ligi. I graliśmy drugi mecz, pierwszy mecz graliśmy z mistrzem Polski z Kędzierzynem, przegraliśmy 3-0. I drugi mecz graliśmy z Bełchatowem tutaj, w Warszawie. I przegrywaliśmy 2-0 i 24-9. I mnie rzucił na zagrywkę młodego, nie? Nie wszedłem, zaserwowałem masa. Także punkt zagrywki zrobiłem, nie? Na 24-10. Drugą później zepsułem, no ale pierwsza zagrywka. Pierwsza była idealna. Także śmiesznie. Pierwsze wrażenie to... Najważniejsze, nie?
Naprawdę jestem pod wrażeniem, tak? No. Naprawdę fajnie to wygląda. Patrząc na to, jak krótko ty trenujesz. No słyszałam właśnie, ty z Denisem robisz. Słuchaj, przychodzę do domu, rozbieram się i idę spać. Moja partnerka na mnie patrzy, akurat szła z salonu, ja już byłem, że tak powiem, do łóżka. Zobaczył mi, co ty masz na plecach? Co ty masz na pośladkach? Miasto, gdzie ty byłeś? Miasto nie mieszajcie, słuchaj. Gdzie ty byłeś? Miasto nie mieszajcie. A on mnie tak w siatkę wcisnął, że wiesz, ja mam tu krateczkę i na plecach. Ciężko mówić o moich mocnych stronach, bo zakres treningu był niewielki. No, 2,5 tygodnia na ten moment, no, to jest naprawdę niewiele. Z moim atutem na pewno będzie charakter, który nie pozwoli się poddać w żadnej chwili, nawet w najgorszych momentach. Wytrzymałość też będzie jednym z moich mocnych atutów, no bo jakby cały czas byłem w treningu, wprawdzie nie fajterskim, ale siatkarskim, więc jakby ta kondycja i wytrzymałość wydaje mi się, że jest na odpowiednim poziomie. To jest mój punkt wyjścia, od tego muszę zaczynać, a jeżeli chodzi o elementy stricte fajterskie, no to jest jakby jeszcze daleka droga do precyzowania i do szlifowania. Ręka od atakowania na pewno jest szybka, ale czy to się uda wykorzystać, to zobaczymy. Ja jeszcze w marcu grałem w siatkówkę zawodową. No. Więc wiesz, no. A jak u ciebie tlen, bo w sumie na siatkówce to ruszasz się, ale nie tyle, co na przykład wiesz na piłce. No jak są takie dłuższe akcje, no to masz interwały, nie? No. Bo masz zagrywka, przyjmujesz szybko do ataku, nie dostajesz, wyblok, wycofujesz się, znowu do ataku, skaczesz, wycofujesz się do ataku. Więc wiesz, to jest tak interwałowo, nie? Tylko, że to nie trwa 3 minuty, tylko trwa 20-30 sekund max. Najgorszy trener. Mówili mi, że masakra, że nie do współpracy, krytykuje, opierdziela, wyciera tobą podłogę. A ja cały czas mówię, Arbi, ja głodny z treningu wychodzę. Nie, żartuję, ale jest top, naprawdę, bo dbałość o szczegóły i detale. To mi bardzo pomaga. No myślę, że Tomek na pewno będzie miał mocne strony, jeżeli chodzi o jego pracę nóg, no bo nie ukrywajmy, że piłkarze na nogach dobrze się poruszają. Pamiętam zresztą, jak Tomek grał w reprezentacji, to te jego wykopy na pół boiska były już, że tak powiem, legendarne. Więc domyślam się, że to kopnięcie nadal, pomimo upływu lat, jest soczyste. No i myślę, że kondycja też będzie nie najgorsza, no bo jakby 90 minut biegać po boisku, to też nie jest prosty temat. Chociaż jakby w czasach Tomka tak dużo się też nie biegało, szczególnie nasza reprezentacja w tamtych czasach tak dużo nie biegała, jak się biega teraz. Ale myślę, że mimo wszystko ta kondycja nadal jest na odpowiednim poziomie. Kto zawalczy ze Zbigniewem Bartmanem? Spójrzcie na ekran. Sam jestem ciekaw. Siatkówka czy piłka nożna? Tego jeszcze nie wiem, ale Zbigniew Bartman, przekonamy się już 5 sierpnia, więc do zobaczenia, pozdrawiam. Tomek na pierwszej konferencji wywołał, że ta walka ma być sprawdzianem piłki nożnej i siatkówki, udowodnienie, który sport jest lepszy. Tomku, no jak tak chcesz to udowadniać, no to niestety mam dla ciebie chyba złą informację, no bo nie możesz wygrać. No siatkówka będzie musiała być górą, także wyjaśnimy sobie to w oktagonie, no i niestety nie będzie to dla ciebie pozytywne wyjaśnienie. Tomek, no ja mam do ciebie dużo szacunku za to, jak grałeś w reprezentacji, byłeś wybitnym sportowcem, zresztą ja jak byłem nastolatkiem, to też oglądałem ciebie grającego w reprezentacji, no ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że jak wyjdziemy do oktagonu, to nikt z nikim tutaj nie będzie się pieścił i nie będzie litości, także będziemy ostro wojować, no i no niestety będziesz musiał się przygotować na to, że z tej walki nie wyjdziesz zwycięsko. Generalnie na początku celowaliśmy w walkę na zasadach K1, ale z tego co zrozumiałem, z twojej strony było duże ciśnienie, żeby to robić w MMA. Jakby ja bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, bo jest bardzo mało czasu na przygotowanie, ale tego czasu mamy tyle samo, więc mówię, nie ma problemu. Ma być MMA, to będzie MMA, no i będziemy mieli fajną zabawę. Myślę, że tak jak wspomniałem, czasu jest niewiele, ale coś tam opanujemy i damy fajny pokaz. Z karty walk osobiście bardzo kibicuję tutaj mojemu koledze z treningów, czyli Denisie Labrydze. Ja powiem o gościu tak. To jest reprezentant, był reprezentant Polski w siatkówce i prawdopodobnie będą z jego strony wszystkie głowy pościnane, ponieważ był fenomenalnym atakującym w siatkówkę, także ścina ścinie nierówna, ale głowa może spaść. Dzięki za marketing.
Ale do tego jeszcze daleka droga. Na ten moment, jak go obserwuję, to w sportach walki aktualnie mój idol. Mam kogo podpatrywać i od kogo się uczyć, także jemu będę kibicował i z całych sił kciuki ściskał. Denis, dajesz? Presja. Widzę potencjał. Nie działa presja. Gdzie ci działa? Ale kiedy? Ja jestem, wiesz. Ale to mi się podoba u trenera, który mówi, że presja nie działa, bo miałem takiego trenera, który mówił, że wszystkie niepowodzenia to wina presji. Nie, że on do dupy trenował, tylko że powodzenie to nie presja była do dupy, nie? Za duża. I se nie dali rady. Druga walka, która jest dla mnie mega, mega ciekawa i widzę, że obydwaj panowie mają do tego bardzo humorystyczne podejście, no to Ludwiczek z Super Mario, albo Super Mario z Wario, jak to było na konferencji. To będzie fajna walka, myślę, że bardzo, bardzo też i sportowo, i humorystyczna, także te dwie walki mnie interesują najbardziej. Nikita jakby dała, nie wiem jak to określić, no trochę wątpliwy popis na konferencji, było dużo spin, mocno wrzało. No jest to bardzo młoda dziewczyna, myślę, że jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę z wypowiadanych słów i czynów, jakie dokonuje. Chciała nowego otwarcia. Wydaje mi się, że a propos konferencji, to otwarcie troszeczkę jej nie wyszło, no ale wejdzie do oktagonu i będzie mogła sobie ze starszą koleżanką tematy powyjaśniać. Aha, Denis! Nie! Denis, ją do wojska trzeba wziąć. Denisa rękawice nie śmieszne, oni po prostu wchłaniają wszystko, co jest. Ej, jak chipsy! Moje są praktycznie nowe. Trzeci trening. Ja wezmę jego, ty weź moje. Poczekaj, stop. Od kiedy ty zacząłeś się zapach na patrzeć? Denis, Arvid, zobacz. Nie będę wąchał rękawice. Zobacz, te są nówki. Powąchaj, jeszcze nową skórą pachnie. O, dobra. O, ale mokre! Ale od kiedy robiłeś się taka delikatna? Wstyd! Ty. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Wychodzi jak jakąś księżniczką, bo ale tamte waliły chipsami serowymi i to tak potężnie. Troszeczkę żeśmy dzisiaj popracowali, też mały sparring z Lexi był. Nie jestem w stanie przemóc się uderzyć i wyprowadzić cios na Lexi, to było śmieszne i ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie kup go tak mocno! No daj jakiś czas! To jest niemożliwe! Nie wpadaj z ciosem! O, dobre, to było dobre. Oddaj, ważne, że jest dziewczyna czy nie? Barfał! Śmiało, co ty będziesz oszczędzać? Weszła, założyła rękawice, nie ma litości! Ty musisz mieć z Lexi doping, bo ci wpierdzieli! Dobra, nie nagrywajcie. Stop! Kończymy. Więcej nie dobrze. Nie, nie ma szans. Ja nie mam wyczucia. Ja nie mam wyczucia. Ale kurde, high kicki u ciebie. A kopniesz tu? Kop. Ale tego nie nagrywaj. Musi być bał. No dzięki, że wpadliście do mnie na trening. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie było ciekawie, mam nadzieję, że dla was też. Ale na pewno jeszcze ciekawiej będzie na drugiej konferencji, na którą was serdecznie zapraszam. Tam będzie mój face to face z Tomkiem. Także pierwszy raz będziemy okazję mieli się zmierzyć twarzą w twarz. No a później 5 sierpnia gala na Torwarze. No i tam już będzie pełen ogień.